Co sprawiło przez tyle lat, że osiągnąłem, osiągam, będę osiągał sukces z dziewczyną, z dziewczynami? Witam. Tak sobie ostatnio myślałem. Rzuciłem daleko, daleko, daleko myśli moje. Ponad, nawet dużo więcej niż ponad 10 lat i tak dalej. I tak sobie zobrazowałem, co sprawiło, że przykładowo mi wychodziło z dziewczyną, a co na przykład sprawiło, że mi no, z dziewczyną, z dziewczynami no, nie wychodziło. I dzisiaj wam to powiem. Zazwyczaj jest tak, że no, jeśli poznaję dziewczynę, poznawałem dziewczynę, no to powiem ci tak. Jeśli poznałem dziewczynę, na przykład podszedłem do niej, bo w internecie nie działam, no nie, całe życie praktycznie nie działam w internecie, nie zamierzam, bo na ulicy i tak dalej mi idzie najlepiej. Ale tu już nie chodzi tylko o ulicę, bo są jakieś festyny i tam też działam, no po prostu na świeżym powietrzu, no nie. I patrząc przez te wszystkie lata, no dzisiaj już mam to mega gdzieś tam zakorzenione, ale to, co sprawiło, sprawia, że no, dziewczyna chce się ze mną spotykać i do czegoś dochodzi, to jest to, że ja od początku, od pierwszej chwili, już od podejścia dążę naprawdę do jak najszybszego pocałowania dziewczyny. Tu już nie chodzi o seks, no nie? No bo żeby doszło do seksu, no to ja muszę się do niej zbliżyć, no nie? No nie ma czegoś takiego, że podchodzisz do dziewczyny, rozłóż nogi i wchodzę. Nie. To jest pewien proces, no nie? Najpierw mówię, jest dotyk, przytulanie i tak dalej. Ale ja mówię, to nie robi tyle roboty, bo zobacz, no możesz podejść do dziewczyny i ją dotykać, to nie jakieś te masz te swoje takie gesty, no wziąć ją za rękę, coś tam dotknąć, ale to jest za mało. Dopiero gdy pocałujesz dziewczynę, w jej głowie tak naprawdę no pojawia się obraz twojej osoby. Tak naprawdę dopiero wtedy wszystko się zaczyna. Wszystko się zaczyna. I teraz zobacz. Jeśli przykładowo podchodziłem do dziewczyny, no ulica, czy gdzieś tam festyn i tak dalej, i z nią już rozmawiałem, to powiem ci tak, starałem się jak najszybciej ją pocałować. Pod jakimś obojętnie jakim pretekstem. Okej, okay, nie poruszam tutaj stylu rozmowy, w jaki rozmawiam, to, że odbijam testy i tak dalej, pewność siebie, nie, to pomijam, to dzisiaj pomijam, to naprawdę nie jest aż tak ważne, bo zobacz, możesz odbijać super testy i tak dalej, być takim łobuzem i tak dalej, ale jeśli dziewczyny no, nie pocałujesz, to ona już nie przyjdzie na kolejne spotkanie, rozumiesz? Kobieta aktywuje się, gdy już dojdzie do zbliżenia, tego pierwszego, no nie? Tego pierwszego gdzieś pocałunku. I teraz zobacz, gdy poznawałem dziewczynę i starałem się ją jak najszybciej pocałować, czyli na przykład, prosty przykład, poznałem dziewczynę na przykład na festynie, wieczór i tak dalej, gadamy tam, wiadomo, są jej koleżanki, byłem z kolegami i tak dalej, oni gdzieś tam sobie z innymi dziewczynami gadali, ja siedziałem na ławce i gadałem z tą dziewczyną, gadałem, fajnie, no ale w pewnym momencie, no musiałem ją odizolować jakoś, no nie, po prostu musiałem gdzieś ją wziąć na chwilę, mówię, wiesz co, chodźmy pogadać w osobności, bo przykładowo, no tutaj jest głośno, koleżanki, koledzy, no nie, no na chwilę gdzieś tam tutaj usiądziemy sobie na pomoście, usiądziemy sobie na ławce, usiądziemy sobie na górce i tak dalej. No i jeśli dziewczyna
szła ze mną, no to ja już tam szedłem z nią, starałem się iść w miejsce, gdzie, no wiadomo, koleżanki muszą wiedzieć, że my tutaj idziemy na chwilę, ewentualnie gdzieś tam do sklepu, coś tam, po prostu musiałem ją odizolować po to, żeby tam ją pocałować. Na przykład siedzimy, dobra, usiądź, no nie, pogadajmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i za chwilę brałem i ją całowałem, no nie. Brałem ją, całowałem i to był ten punkt, w którym wszystko się zmieniało. W oczach dziewczyny, no, to był ten moment, w którym ona, no, poczuła do mnie coś więcej. I od tego momentu już zazwyczaj większość dziewczyn, no, chce się spotykać, no nie? I nawet jeśli dochodziło do sytuacji, w których, no, starałem się pocałować dziewczynę, ona zamykała usta, powiedziała, nie, nie rób tak, no nie? To i tak ją to nakręcało. To i tak sprawiało, że gdzieś tam w niej pożądanie rosło. No wiadomo, nie chciała wyjść na łatwą i tak dalej, i tak dalej. Tak to powszechnie nazwijmy. Ale nigdy, powiem ci tak, nigdy nie odpuszczałem. I wszystkie dziewczyny, powiem ci tak, wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem, z którymi się spotykam i z którymi najprawdopodobniej będę się spotykał, mają wspólny mianownik. Z wszystkimi tymi dziewczynami dążyłem do jak najszybszego pocałunku. Jak najszybszego, rozumiesz? Jak najszybszego. Tu już nie chodzi o seks, bo zazwyczaj jak już zaczynasz się całować z dziewczyną, to już seks to już jest kwestia albo paru minut, albo paru dni, albo no jeśli już w najgorszym wypadku kwestia paru tygodni, no nie? Tak pocałunek silnie działa na kobiety, naprawdę. I czasem gadam z dziewczyną na ulicy i tak dalej i staram się, no, w policzek na koniec ją pocałować, a jeśli widzę, że no, to nie da rady, to przytulam ją. No nie? Jeśli widzę na przykład, że na koniec rozmowy dziewczyna idzie, chce mnie przytulić, no nie, no to wtedy biorę za ryja i całuję. I wtedy wiem, że już przyjdzie na spotkanie. I może odkręcać głowę i tak dalej, okej. Okay. Atak był, jest wszystko ok. Tak samo gdy dziewczyna przychodzi na spotkanie, pierwsze spotkanie, to wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem i tak dalej, od razu buziak w policze, od razu. Czy jej się to podobało, czy nie, od razu, boom. I na spotkaniu ona już wiedziała, że my nie będziemy tylko kolegami. Ona wiedziała, że już na tym spotkaniu albo trzeba szybko zakończyć to spotkanie, albo no oddać się mu, bo ulegnie. I jeśli w ciągu spotkania jej nie pocałowałem, bo ej, nie, nie, wstaję, nie, bo ty mnie będziesz całował, nie, nie, ja nie chcę, coś tam, nie, dobra, bo ty będziesz mnie tego i tak dalej, to na koniec i tak starałem się z całych sił złapać ją konkretnie, naprawdę, złapać ją szybko, nawet jak w aucie, no nie, nie pozwala mi wychodzić, tylko czekaj, bum, albo nie mówię czekaj, tylko szybko łapię za głowę i całuję. Nawet jeśli nie otworzy ust, pocałujemy się, ona szybko głowę w bok i mnie przytuli, to i tak zrobiłem swoje. Ona przyjdzie po więcej, naprawdę. I teraz, jeśli przykładowo druga strona medalu. Z jakąś dziewczyną mi coś nie wychodziło, to powiem ci, tu już nie chodzi o podejście, nie? Tu już olewajmy to. I naprawdę musiałem to sprawdzić, naprawdę już to sprawdziłem teraz, że już nigdy więcej. Nigdy więcej, po prostu mam zakorzenione to i po prostu i tak robię swoje. Jeśli przykładowo podchodziła dziewczyna czy coś, no nie, przychodziła na spotkanie, a ja nie dawałem jej buziaka w policzek, no to zazwyczaj na spotkaniu nie dochodziło do tego pocałunku i w momencie, gdy nie było pocałunku na pierwszym,
to czasem dziewczyna jeszcze ci dawała szansę, ale jeśli nie pocałowałeś ją na drugim spotkaniu ani nic, no to zazwyczaj nie wychodziło. Nie wychodziło, już nie chciała się więcej spotkać. Naprawdę. Także dzisiaj ja wiem, ja po prostu to wiem, że ja muszę już jej, jak przychodzi, dać jej buziaka i później przez spotkanie atakuje. Jeśli na chwilę poluzowałem, a nie, dobra, na drugim ją pocałuję, no to drugiego już zazwyczaj nie było. Naprawdę. I tak, są też, były takie sytuacje, w których pocałowałem dziewczynę w policzek na spotkaniu, nawet koło mnie nie usiadła, cały czas stała, trzymała dystans i już nigdy jej nie spotkałem. Po prostu być może dla niej było za szybko i tak dalej, ale powiem ci tak, to jest mały procent. To jest jedna dziewczyna przykładowo na 30. Naprawdę, zawsze jak dziewczyna już przychodzi, to jak ją już pocałuje, to ona no już chce więcej. Naprawdę, ona chce więcej. I gdzieś tam, mówię, podchodziłem, dawałem buziaka dziewczynie na dzień dobry w policzek. Siedzieliśmy gdzieś tam w aucie, gadaliśmy, bo była epidemia czy coś. Gadaliśmy, jedna herbata poszła, bo to na stacji nie wszedł gdzieś tam pocałunek w tym aucie. Druga, no i przykładowo w pewnym momencie przybliżyłem się, zacząłem ją całować, zaczęliśmy się całować, później pojechałem w las i poszliśmy na tylne siedzenie i zrobiliśmy swoje i już się dalej gdzieś tam później spotykaliśmy, no nie? Także mówię, pocałunek to jest fundament. To też pokazuje właśnie, że jesteś takim łobuzem, to co kręci panienki. I nawet jeśli miałem tak, że naprawdę dziewczyna mnie po twarzy uderzyła, powiedziała mi coś naprawdę niemiłego, to i tak jak szedłem po swoje, to zazwyczaj dziewczyny się ze mną spotykały. Po prostu każda dziewczyna inaczej cię przetestuje. Jedna ci powie, że jeszcze raz mnie dotkniesz, to cię, nie wiem, wyzwiecie, jeszcze raz mnie dotkniesz, to ja wysiadam, idę do domu, jeszcze raz mnie dotkniesz, to ci połamie te ręce, no nie. Wszystko to jest sprawdzianem, rozumiesz? Wszystko to jest sprawdzianem. Okej, dobra, powiedziała tak, rozmawiasz i za chwilę znowu, rozumiesz? I za chwilę znowu. I ona sprawdza, że widzi, że się jej nie wystraszyłeś, i ona albo w tym momencie wychodzi, przykładowo z auta, czy ze spotkania idzie, albo po prostu zaczynasz się z nią całować i ci mówi, że jesteś odważny i tak dalej. Mówię, czasem miałem tak, że no, dziewczyna była bardzo taka, no mówię, bardzo ładna, a za tym idzie bardzo taka, no wredna, no bo musiała odganiać facetów i była taka, no mówię, potrafiła taką ripostę dowalić, że nie jeden to by się już wystraszył w ogóle cokolwiek z nią robić, no nie? No ja przykładowo olałem to i złapałem ją po chwili uspokojenia znowu za buzię, zacząłem ją całować, ona już odpłynęła i tak dalej i później do mnie, że jesteś naprawdę odważny, naprawdę. No i tak zacząłem się z nią spotykać. No nie, po prostu pomimo tego, że mnie wystraszyła gdzieś tam i tak dalej, to ja zrobiłem dalej swoje, no i pokazałem właśnie, że no się nie boję, no nie, że idę po swoje. Także no to jest podstawa, naprawdę. Ty musisz od razu. Przecież dlaczego dziewczyna gdzieś tam nie chce się spotkać, tak, bo one wiedzą, że na tym spotkaniu no już do czegoś dojdzie i tak naprawdę od pocałunku wszystko się zaczyna. Pocałunek, jak całujesz kobietę, no to już cały jej gdzieś tam organizm, całe jej to wszystko już, mówię, wibruje. Jak ty ją całujesz, to tam na dole jej się robi mokro. Jak jej się robi mokro, to ona już nie może wytrzymać, no nie? Jest to proces. Jest to proces, który aktywuje, no, pożądanie, no nie? Podniecenie i tak dalej. No, mokro się robi, to chyba po coś się robi to mokro, nie? Jak się całuje z dziewczyną, no to zaraz, no mówię, jej się tak robi mokro, że ona już nie wytrzymuje, no nie? Naprawdę. Także, no, musisz pocałować dziewczynę, bo to jest podstawa, no nie? Podstawa. I mówię, w ciągu gdzieś tam, jakby ci to powiedzieć,
w ciągu 3 lat tylko jedna dziewczyna, którą pocałowałem, ale to trochę za mocno, bo ja na dzień dobry złapałem ją za ryja i centralnie w usta, po prostu już miałem tyle już lasek, z tyloma się laskami gdzieś tam spotykałem jednocześnie, że po prostu już ja już po prostu tak miałem totalnie, musiałem szybko gdzieś tam eliminować taki niezdecydowany, to więc podszedłem do dziewczyny, którą poznałem 2 dni wcześniej, no nie, podszedłem, przyszła na spotkanie i tak dalej. No i po prostu złapałem ją na dzień dobry i od razu w centralnie usta, no nie, ona w ogóle w szoku była, ale była tak wkurzona, no bo to była taka dziewczyna właśnie, że ona, no materialistka, no nie, naprawdę, szukała gościa z kasą, no nie, i po prostu później to ja siedziałem na ławce, ona stała przede mną, nie chciała usiąść, no nie, no i ja już wiedziałem przykładowo, że nic z tego nie będzie i tak dalej, no, no i gdzieś tam szybka eliminacja to była, ale to była tylko jedna, bo no i później gdzieś tam ona już się nie odezwała, jak dzwoniłem, to już nie odebrała, no nie, chociaż nie wiem, bo skasowałem numer i tak dalej, więc może gdzieś tam dzwoniła, ale no już nie ma co gdybać, no nie, ale to była jedna sytuacja, w której gdzieś tam, gdzie pocałowałem dziewczynę, ona już gdzieś tam, no ze mną się więcej nie spotkała, no nie, ze mną się więcej nie spotkała. Także mówię, zawsze jest wyjątek od reguły. Zawsze jest wyjątek od reguły. Jeśli mówię, idziesz na spotkanie, poznajesz dziewczynę i się boisz, boisz ją pocałować, no to dla niej jesteś nieatrakcyjny, no nie? Także ja już dzisiaj wiem, że muszę jak najszybciej pocałować. Jeśli dziewczyna idzie ze mną na ławkę i tak dalej, po poznaniu, to staram się, jak już jestem na randce. Jak już jestem na spotkaniu, po prostu 5 minut, 10 gadania i tak dalej, i za chwilę się przybliżam i zaraz staram się, po prostu już wjeżdżam, no nie? Już wjeżdżam. I to jest podstawa. Wszystkimi dziewczynami, z którymi się spotykałem, z którymi byłem w jakiejś tam relacji dłuższej, krótkiej i tak dalej, wszystkie pocałowałem na pierwszym spotkaniu. Wszystkie bez wyjątku. I to nie chodzi o to, że to było jakiś pocałunek w ślinę z językiem czy coś. Nie. Czasem było tak, że po prostu pocałowałem dziewczynę, ona zamknęła usta, no nie, odwróciła szybko głowę, przytuliła mnie, no i pobiegła do domu. Ale później na drugim już, mówię, przyszła po więcej i tak dalej. Czyli zawsze z każdą, z którą się spotykałem, wszystkimi pocałunek był na pierwszym spotkaniu. Lepszy, gorszy, ale był. Naprawdę. Z wszystkimi. Czyli dzisiaj ja już to mam zakorzenione. To jest po prostu, ja już wiem, że ja muszę. Jeśli nie pocałuję ją na tym spotkaniu, to już nic z tego nie będzie. I ja wiem, że muszę. Po prostu muszę. Jeśli chcę się spotykać z tą dziewczyną, jeśli chcę przespać się z tą dziewczyną, jeśli chcę stworzyć jakąś relację z tą dziewczyną, to pierwsze spotkanie to jest decydujące. Dla mnie pierwsze spotkanie jest decydujące. I muszę zrobić wszystko, żeby ją pocałować. I jeśli nawet mi nie wyszło, no nie i tak dalej, to na koniec naprawdę wrzucam wszystko na jedną kartę. Wszystko wrzucam na jedną kartę, jak w kasynie. Wrzucam wszystko, całą swoją gotówkę, wrzucam po prostu całą swoją zarobioną, po prostu wszystko. Wszystko wrzucam na tą jedną kartę. Łapię centralnie gdzieś tam, ona, no idziemy, odprowadzam ją czy odwożę. Łapię szybko, no nie, centralnie łapię i całuję, no nie. To jest ostatnia, mówię, szansa. No i później, no weryfikator, dzwonienie, no nie. Jeśli, mówię, zrobiłem to, to już się spotykamy, no nie? Naprawdę. Tego, no, to jest wspólny mianownik wszystkich moich dziewczyn, z którymi się spotykałem, spotykam. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.